U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. Księga Daniela, 9 rozdział, 9 werset. Piękny 9 rozdział Księgi Daniela pokazuje nam Daniela korzystającego z dwóch zasobów, które zawsze są do naszej dyspozycji: Słowa Bożego i modlitwy. Tym razem nie jest pouczany przez wizję, ale przez przeszukiwanie Pisma Świętego. Uczą go one, po pierwsze, że wybawienie Izraela jest bliskie. Daniela 9 rozdział, 2 werset, ale warto, żebyś porównał z Jeremiasza 29:10. Po drugie, z jakiego powodu ręka Boża uderzyła i rozproszyła jego lud i na jakich warunkach może nastąpić przywrócenie. I to jest opisane w Daniela 9 rozdział, werset 2, ale warto to porównać z trzecią Księgą Mojżeszową 26:40. A po trzecie, właściwą postawę, aby Bóg mógł wysłuchać i przebaczyć. I tutaj warto zerknąć do Pierwszej Królewskiej 8:47. Zwracając się w stronę Jerozolimy, Daniel podejmuje słowo w słowo wyrażenia wypowiedziane przez Salomona: zgrzeszyliśmy, popełniliśmy nieprawość i postąpiliśmy niegodziwie. Tak czytamy w Daniela 9 rozdział 5 i 15 werset, ale także Daniela 6 rozdział werset 10. Daniel jest nam przedstawiony nie tylko jako nienaganny, ale także jako ten, który przez całe życie na wygnaniu cierpiał z powodu konsekwencji grzechów innych. Mimo to wyznaje nieprawość jako swoją własną, doświadcza smutku i upokorzenia przed Bogiem, które z tego wynikają. Bierze na siebie występki swojego ludu. To właśnie doskonale uczynił Chrystus. Pozbawiony wszelkiego grzechu, wziął na siebie nasze grzechy i wyznał je tak, jakby były Jego. Samemu znosząc w naszym zastępstwie karę, na którą zasłużyliśmy. Tak uczy nas m.in. Psalm 40, werset 12.